Czyli pewnie nie ty jedna masz takie doświadczenie. Bardzo często mamy z różnymi ludźmi coś takiego, czy z nauczycielami, czy z jakimiś ludźmi. Wszystko jedno, czy to są nauczyciele tak naprawdę. Ale bywają ludzie, w których towarzystwie coś takiego w nas się uruchamia. Jakiś lęk być może, jakiś taki lekki niepokój, czy poczucie jakiegoś wstydu, czy różne to są odczucia. Ty to nazwałaś separacją, tak to można nazwać. Że coś takiego się uruchamia. I jeśli w takich momencie posłuchamy naszego umysłu, co ma do powiedzenia wtedy, no to możemy z tym wyjść, prawda? Możemy z tym wyjść i możemy powiedzieć, że czuję się źle, nie, na przykład nie lubię tej osoby, albo źle się czuję w jej towarzystwie, albo sama się źle ze sobą czuję w tym towarzystwie. I większość ludzi tak robi. Czyli wychodzi właśnie z tym odczuciem, które się takie nawinęło pierwsze i z tą interpretacją, która się nawija nam pierwsza. Większość ludzi tak funkcjonuje, dosłownie, automatycznie. Nie podoba mi się, podoba mi się. Przywiązanie, awersja, podoba mi się, nie podoba. Natomiast nas wszystkich tutaj sprowadza to, że my już widzieliśmy to wiele razy w sobie. I wszelkie pochodne tego typu automatycznych zachowań naszego ciała i umysłu. I takie odczucie można, tego odczucia można użyć jako klucza tak naprawdę do spojrzenia trochę głębiej. No okej, czyli mam takie odczucie separacji. I zostaję z tym po prostu. Dosłownie z tym fizycznym stanem, jakikolwiek on nie jest. Czuję to. Nie słucham żadnych historii na ten temat. Po prostu czujesz. Łatwo jest wtedy za historią popłynąć. Bardzo łatwo. I nasz umysł właśnie bardzo szybko chce się chwycić jakiejś historii. Jakakolwiek historia, dobra, zła. Natomiast tutaj zaproszenie jest takie, by nie chwytać się żadnej historii. Również nie chwytać się takiej historii, że tu stoi jakiś wielki nauczyciel albo że ja jestem super. Niczego nie chwytajcie się. Niczego. Pusto. Niech będzie pusto. I zazwyczaj trochę trzeba z tym pobyć. To nie jest tak, że od razu. Chwileczkę z tym pobyć, dać temu odczuciu szansę też, żeby było. Pobyć z tym troszeczkę. Tak naprawdę to jest mechanizm, wrodzony w nas mechanizm obronny, dosłownie biologiczny mechanizm, który chroni nas przed niebezpieczeństwem. Tutaj uruchamia się taki mechanizm biologiczny, który tak naprawdę miałby chronić nas przed niebezpieczeństwem. Tylko, że my możemy teraz sprawdzić, czy to niebezpieczeństwo naprawdę jest na zewnątrz, czyli powiedzmy w tym momencie w mojej postaci, albo też możemy sprawdzić, jak działają na nas nasze myśli, interpretacje. To jest moment, kiedy możemy bezpośrednio sprawdzić, jak działa na mnie moja własna interpretacja, która się wydarzyła. Jak? Tego lęku się zaczyna robić jeszcze więcej, mam ochotę uciekać. Czyli włącza się coś takiego, taki alarm. Nasz umysł biologicznie dosłownie produkuje alarm, alarm, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, boję się. Ale nie wszystkie takie oczywiste, w cudzysłowie, niebezpieczeństwa są niebezpieczeństwem. Tak jak w tym przykładzie, który Ramana Maharishi podawał wielokrotnie o tym, że wydaje nam się, że to jest wąż, a jak podchodzimy do niego bliżej, podchodzimy do tego zjawiska bliżej, okazuje się, że to nie jest wąż, tylko to jest sznur po prostu. I tak samo tutaj. Ale nie można tego zrobić umysłem, siłą albo takim zrozumieniem, że już wiem, jak być powinno i dlaczego tak jeszcze nie jest? Dlaczego w zasadzie czuję jeszcze?
Więc troszeczkę trzeba zwolnić tutaj. I to zrozumienie do nas będzie przychodziło wtedy od środka, bo co będziesz widziała? Po pierwsze, że to z zewnątrz to nie jest zagrożenie prawdziwe. Realnego zagrożenia w tym wypadku akurat nie ma. W innych możliwe, że ten mechanizm będzie nam bardzo potrzebny. Wielokrotnie ten mechanizm nam się bardzo przyda. Ale to musimy sprawdzić, czy rzeczywiście jest to zagrożenie. I co takiego wytwarza nasz umysł w tym momencie sam? Automatycznie, znowu automatycznie. To nie możemy też się za to obwinać, bo to jest automatyczny proces w naszej głowie. Natomiast jak się właśnie zatrzymamy na chwilę, to nam się to pokaże samo. I wtedy my od środka wiemy, że to akurat nie jest zagrożenie. I też wiemy, jak się wykręcić z powrotem z tego mechanizmu, który się wkręcił. Czyli coś nam mówi w środku niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Co jest widziane. Pozwalasz sobie czuć. To jest ten moment właśnie tej próby separacji. Czyli ta nakładka, która się, ta iluzja, która się na chwilę nakłada i ma separować ciebie przed tym tak naprawdę zewnętrznym obiektem w cudzysłowie, który miałby być niebezpieczny dla ciebie. Więc powstaje to oddzielenie podmiot i obiekt, czyli ja i to, czego się boję. Więc ta gra jest widoczna, ta zabawa w naszej głowie jest widoczna. I automatycznie jesteśmy przeniesieni, już tam jesteśmy w przestrzeni, w której jakaś część nas w ogóle nie gra w tą grę. W momencie, kiedy widzimy tę grę, mimowolnie zdajemy sobie sprawę na jakimś poziomie, że jakaś część nas w ogóle w tą grę nie gra. I widzi nonsens tej gry. I ona po prostu rozpuszcza się sama. Pamiętam, że kiedy zadawałam swoje pierwsze pytania na satsangach, to za każdym razem miałam potworny lęk. W ogóle przed zadaniem pytania odczuwałam taką niewygodę, taki niepokój przed powiedzeniem czegokolwiek głośno. I dosłownie to było dla mnie naprawdę jedno z bardziej niefajnych doświadczeń. Myślę, że wielu z was też tak miewało, czy miewa. Ale to nam pokazuje, że jakaś część się boi, czyli ten mechanizm biologiczny, który mamy wdrukowany, jakoś się boi. No, jesteśmy tak zaprogramowani na przetrwanie, na ochronę, ale możemy dostać się do tej części, która już w nas jest. Jakiejś części nas ta zabawa nie dotyczy, ta zabawa w życie. I zabawa w ludzi, w osoby. Naprawdę jakiejś części z nas to nie dotyczy. Dlatego mamy często dystans, potrafimy się z tego śmiać, potrafimy się sami z siebie śmiać. Bo jakiejś części nas to nie dotyczy. Chciałabym was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na odosobnienie noworoczne. 28 grudnia do 1 stycznia. Pożegnamy to, co już nam jest niepotrzebne i powitamy nowy rok z radością, sercem, otwartością, zabawą. Do zobaczenia.